Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok. Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie opowiemy o wydarzeniach sprzed 50 lat. O co dokładnie chodzi, to za chwilę. Naszym gościem jest dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Marek Kietliński. Do tego wydarzenia przygotowywano się 50 lat temu kilka lat. Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Rzeczywiście tak było, tylko tutaj trzeba by było jeszcze na początku wprowadzić ten problem, że województwo było też inne niż dzisiaj, bo ten jeszcze przed 50 laty województwo było troszeczkę kształtem podobne do podlaskiego, natomiast to obejmowało tam Gołdap, Ełk, Olecko, zamieszkiwało je ponad 1 000 000 mieszkańców, było to województwo rolnicze. W związku z tym ten przemysł, to można było powiedzieć, że to był region peryferyjny również wtedy w ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Więc był tutaj w Białymstoku co prawda przemysł, bo były chociażby uchwyty, były duże fasty pobudowane w latach 50., ale tak naprawdę województwo raczej stawiało na rolnictwo, żyło z rolnictwa. No i te obszary dzisiejszych tych powiatów Ego, czy Suwalszczyzna, czy też Augustowszczyzna słynęły z turystyki, tak? Takim miejscem turystycznym była również Białowieża. To tak ta sytuacja wyglądała. Z punktu widzenia gospodarczego, administracyjnego, wtedy było 17 województw, teraz mamy podobną liczbę, bo 16 województw było dosyć duże. Tak. I władze zdecydowały, skoro macie tutaj rolnictwo, było sporo PGR-ów, dużo rolników indywidualnych, no to zorganizujemy wam dożynki. No tak, tylko że tutaj trzeba powiedzieć, że raczej dominowało to i to zdecydowanie rolnictwo indywidualne. PGR-ów nie było tak dużo. PGR-y były raczej umiejscowione w tych województwach, w tych powiatach takich jak Gołda, Pełk, Olecko, ale właśnie władze chciały troszeczkę, jak to się mówi, podkręcić PGR-y, dlatego że te PGR-y tak naprawdę niewiele wnosiły. Tak naprawdę, tak jak mówię, główny wkład tutaj to wnosili rolnicy indywidualni. Wtedy ta polityka była trochę inna, ale też odkryto, że też warto by było postawić tutaj na chociażby na mleko, tak? Na hodowlę krów, więc tam postanowiono wprowadzić tutaj meliorację. Tutaj Wizna jest takim dzisiaj przykładem, tak? Jak to robiono. Nietrafionej inwestycji. Bardzo nietrafionej, tak. Gdzie dzisiaj jest problem, tak? Dzisiaj się ekologiczny dzisiaj się przywraca. Przynajmniej ogromne pieniądze też idą w to, żeby przywrócić ten stan pierwotny, żeby rzeki wtedy zostały uregulowane. Tak dzisiaj to niestety tak jak pan tu powiedział, negatywnie rzutuje na to wszystko, na przyrodę. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że o tych przygotowaniach, o których pan mówił, że tu właśnie, się zmieniła władza. No właśnie, bo to była gospodarka planowa. Władza także miała pewne problemy polityczne, w cudzysłowie mówiąc. Miała tutaj grupę działaczy, którzy od wielu, wielu lat siedzieli na stołkach i postanowiła władza centralna odświeżyć trochę krew. No tak, dlatego że to też wiązało się z wydarzeniami grudniowymi 1970 roku, tak odejścia Władysława Gomułki. Ta epoka Gomułki mijała, przyszedł dynamiczny Edward Gierek, który postanowił zmienić i wiele zmian wprowadzić. Zresztą Gierek był w Białymstoku w 1971 roku, był w uchwytach, więc... Bo uchwyty też protestowały w 70-tych latach. Tak jest. Także i on postanowił, że tutaj na Białostoczyźnie przyda się tak zwane nowe rozdanie, dlatego że na Białostoczyźnie pierwszym sekretarzem jeszcze wtedy był Arkadiusz Łaszewicz, który został w 1956 roku już po Odwilży tutaj, jak to się mówi, centralnie nadany przez Władysława Gomułkę, więc w 1972 roku postanowiono go odwołać i to zrobiono. Przyszedł tutaj Zdzisław Kurowski, dość młody wtedy człowiek związany z tymi związkami młodzieży, więc on przyprowadził również swoją ekipę i ta ekipa po prostu tutaj też zaczęła pewne zmiany. Mówi się wtedy, takiego określenia się używa, tak zwane białostockie przyspieszenie.
A dożynki właśnie postanowiono właśnie zrobić, żeby pokazać, tak, wzmocnić ten sektor rolniczy. Oczywiście tutaj to posłużyło Białymstokowi, dlatego że było też parę ważnych inwestycji. No bo to zwykle tak było, że jak podejmowano decyzję polityczną o zorganizowaniu jakiegoś wydarzenia, to wcześniej trochę wstrzykiwano, wpompowywano w gospodarkę, w region pieniądze i tu te pieniądze również się pojawiły. Podejrzewam, że Zdzisław Kurowski, jak zobaczył, co jest na Białostoczyźnie, to stwierdził, że trzeba trochę nowoczesności. Ściągnął pieniądze, ściągnął fachowców, no i to po jakimś czasie było widać. Tak, tak było widać na chociażby na zmianach na rynku siennym, tak, który przecież od wielu, wielu lat nie zmieniał się praktycznie od zakończenia wojny, ale też do dziś zresztą to widzimy, chociażby ten przebudowany, w zasadzie zbudowany węzeł drogowy między tam ulicami Zwycięstwa Hetmańskiej, kiedyś Gagaryna, dzisiaj Alei Solidarności, zresztą do dziś węzeł Dąbrowskiego. Tak jest. Tak samo obiekty, chociażby dzisiaj Spodki. No, oczywiście są zapowiedzi, tak, że Spodki zostaną z czasem przebudowane, ale na dzień dzisiejszy one istnieją. Są i w kształcie, i w formie, i w Tak jak były zewnętrznym. 50 lat, dlatego tutaj zachęcałbym Państwa, żeby jeszcze może czasami poświęcić spacer i jeszcze pooglądać sobie, bo jest to ta pozostałość po 73 roku. No oczywiście kawaleryjska, tak, gdzie były tereny, baza, gdzie były tereny wystawowe. Tam pokazywano szczególnie właśnie dużo miejsca poświęcono rolnictwu. To była taka, można powiedzieć, wystawa plenerowa, to co dzisiaj się robi. Wtedy to było takie nowum. To aż 8 hektarów było, także wyobraźcie sobie. Bo Państwo, ten teren do czasu dożynek to raczej był niezagospodarowany. Tam były pola, piasek wydobywano. Przed wojną była skocznia, tak nawet jest. Wieża. Także zmieniono całkowicie, ma pan redaktor zlikwidowano. Rację. Tak, i to zmieniono przeznaczenie i później okazało się, że przecież przez wiele lat służył, miał swoje też momenty rozkwitu, tak. No, dzisiaj może to troszeczkę jego znaczenie zmalało. No, ale wtedy więcej osób ze wschodu przyjeżdżało tutaj i handlowało. Dzisiaj kupcy byli nastawieni na tamten region. Zgadza się, więc widzimy też, jak na miejsca też może działać czas, tak, i to, co się wydarza, nie tylko w Polsce, ale chociażby w Europie czy na świecie. Ale co było też ważne, dzisiaj też z tego korzystamy, bo wtedy tak naprawdę po raz pierwszy zwrócono uwagę, jak ważna jest ta droga 8, tak, do Warszawy, bo wcześniej jeszcze w latach 60. czy 70. jak się rozmawia z ludźmi, to przecież mówią, że ciężko jeździło się do Warszawy, tak? Trzeba naprawdę było dużo cierpliwości. Ja co prawda pod koniec lat 70. przyjechałem do Białegostoku i jeszcze na niektórych odcinkach były fragmenty płyt betonowych i jak się samochody duże musiały minąć, to jeden musiał zjechać na piaszczystą drogę. No właśnie, dzisiaj... Cały odcinek Warszawa-Białystok nie został do końca zrealizowany. No właśnie, ale dzisiaj widzimy tak, jak wielkie znaczenie ta droga ma do Białegostoku. Tak, dzisiaj jest to główna arteria komunikacyjna, po której się jeździ szybko i wygodnie, więc tutaj to też, ale to też mówię, to takie też przeniesienie, żeby porównać, co się tutaj wydarzyło. Natomiast same dożynki, Stadion Gwardia, tutaj przyjechali najważniejsi ludzie, bo był i Edward Gierek, pierwszy sekretarz i był premier, Piotr Jaroszewicz, ale był i przewodniczący Rady Państwa. Była wtedy taka instytucja, Henryk Jabłoński. Tutaj też, żeby podkreślić, jak ważne są też to rolnictwo państwowe, no to starościną w dożynek była Wiera Martynowicz z PGR-u w Gołdapi. A starostą Jan Jabłoński, rolnik właśnie ze wsi Jabłonowo, Wypychy w powiecie właśnie łapskim. Także oni tutaj tą rolę główną odgrywali. Czyli dwa sektory rolnictwa tak, połączone. Tak. Zresztą na tych hasłach było, tak, wtedy te hasła o tym, tak, że jak ważną rolę to rolnictwo uspołecznione oczywiście
odgrywa. Natomiast tutaj taka też krótka dygresja. Oczywiście władze chciały to podkreślić, dlatego że to rolnictwo uspołecznione w ogóle nie wychodziło, bo też po 56 roku chociażby zniknęły z krajobrazu Białostoczyzny spółdzielnie produkcyjne, gdzie wpakowano też mnóstwo wtedy i środków, i sił, tak? Natomiast rolnicy, gdy tylko mogli, tak, od razu zabrali swoją ziemię. Swoje ziemię, tak, i całkiem dobrze, potrafili ją wykorzystać, to trzeba podkreślić. Gierek dochodził do władzy na przełomie lat 60. i 70., między innymi z hasłem, że będziemy lepiej jadać. No tak, w związku z tym musiano tak postawić na sektor indywidualny, też przynajmniej nie przeszkadzano. Tak, werbalnie to, przynajmniej. Tak, przynajmniej nie przeszkadzano, więc tutaj to było ważne, już przecież nie było do tych obowiązkowych dostaw, tak, tutaj wprowadzono ubezpieczenia dla rolników. Zresztą później przecież zaczęła się też ubezpieczenia, które konsekwencją były później już emerytury dla rolników, to były też ważne, prawda, rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o same dożynki, to już powiedzieliśmy, kto tutaj był, natomiast w nich można powiedzieć, że brało udział czynnie około 3,5 tysiąca osób. Tutaj, jak widzimy zdjęcia, widzimy przedszkolaków ubranych w biało-czerwone stroje. Mówi się, że to było około 800 dzieciaczków wziętych tutaj, tak, na stadion, którzy tańczyli. Oczywiście, żeby pokazać ten folklor, no to podobno 500 par tańczyło poloneza, 300 oberka, ponad 600 par tańczyło mazura. Były też pokazy skoków do wody. No wiele, wiele, wiele takich atrakcji. Czyli taki anturaż artystyczny, tak, to było, tradycyjny, to regionalny było. Był i to było widać, że się tu przygotowywano i że spore pieniądze też tutaj poszły na to, żeby to przygotować. Ale też może taka ciekawostka. Drużyna białostocka rozegrała mecz z drużyną z Grodna. Wtedy właśnie ten, więc tutaj też, no, było to na pewno do Biegostoku było to wydarzenie, którego nie trudno, to znaczy na pewno zauważalne, i to zdecydowanie. Zresztą o tym wydarzeniu mówiło się też w całej Polsce. Białystok właśnie w tym kontekście pojawił się przecież w mediach też ogólnopolskich, na antenie polskiej telewizji, czy we wszystkich praktycznie mediach ogólnopolskich. To na pewno też było ważne. I też ciekawostka, od Biegostoku zaczęła się taka rzecz, że tutaj biuro polityczne postanowiło, że co roku te dożynki będą w innym mieście takim dużym, tak? Bo wcześniej raczej nastawiano się, że te dożynki były chociażby Opole, Wrocław, czyli na tych ziemiach odzyskanych, żeby podkreślać ich przynależność do Polski, tak? Natomiast później, już za czasów Gierka, zaczęły się różne miasta wojewódzkie, te regiony, gdzie chciano też tam zaznaczyć, tak, że coś się robi. Więc to też zmieniło pewien grafik, tak, tych dożynek. A za chwilę opowiemy o innych inwestycjach, między innymi o tej, w której się znajdujemy, skąd nadajemy nasze programy. Przypomnę, naszym gościem jest dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Marek Kietliński. Zdzisław Kurowski, jak obejmował stołek pierwszego sekretarza PZPR w Białymstoku, Komitetu Wojewódzkiego, także przywiózł ze sobą ekipę nie tylko działaczy gospodarczych, ale także sporą liczbę przedstawicieli kultury, mediów i tym podobnie, co miało wzmocnić i uatrakcyjnić wydawane tutaj periodyki, także wpłynąć na media elektroniczne, i między innymi wydano pieniądze na zbudowanie nowej rozgłośni. Tak, to było ważne, tak, dlatego że tu trzeba powiedzieć, że samo Radio Białystok to oczywiście funkcjonowało już znacznie wcześniej. Odgrywało bardzo ważną rolę, więc tutaj... mieściło się w willi przy ulicy Akademickiej. Tak, Niewielkie pomieszczenia, słabe warunki pracy. Apetyty rosły, chciano nadawać więcej programów, w związku z tym postanowiono zbudować nowy obiekt. Tak, i zresztą to się opłaciło, dlatego że później, jak się okazało, w Białymstoku powstał chociażby bardzo prężny ośrodek, słynący chociażby też
i z reportażu. Też oprócz radia, to myślę, że warto podkreślić też pewien fenomen na rynku wydawniczym, bo też Zdzisław Kurowski ściągnął tutaj bardzo zdolnego człowieka, Klemensa Krzyża-Górskiego. To był człowiek, który objął redakcję Kontrastów. Kontrasty powstały w roku 1935, natomiast była to taka jednodniówka w zasadzie. Kontrasty wyrosły na liczący się periodyk w Polsce, ale ogólnopolski reportaż, ale też i wiele też innych ciekawych rzeczy. Eseje, tak, zresztą tutaj chociażby pierwsze swoje teksty Ryszard Kapuściński tak zamieszczał. To jest właśnie też taka ciekawa. No i zainwestowano również w naukę, w edukację na poziomie wyższym. Zbudowano istniejące do dzisiaj obiekty Politechniki Białostockiej. Tak, gdzie dzisiaj zresztą służące, rozbudowujące się, ale gro jeszcze jest. No i akademiki, w których się wychowało, wykształciło wielu pokoleń. Te wysokie obiekty przy ulicy Zwierzynieckiej. Gdzie można powiedzieć, że nie tylko białostoczanie, ale ludzie z całego województwa mieli szansę tutaj studiować i mieszkać, ale pewnie też i przyjeżdżało sporo ludzi, sporo studentów z Polski, ale i pamiętajmy też, że sporo też kształciło się obcokrajowców na Politechnice. Było i zresztą dzisiaj jest tak, przecież niewiele się zmieniło. Dzisiaj jest to taki tętniący życiem fragment miasta. Można powiedzieć, że jeżeli porównywało się do kampusów, że był to taki, może niewielki, ale jednak kampus. No, zmienił trochę oblicze funkcjonowania szkół wyższych, bo oczywiście zwykle takich nowych obiektów nie było. Nie było, a poza tym oczywiście i tutaj korzystali, tylko to trzeba podkreślić, z akademików, tak, z domów studenta, nie tylko studenci Politechniki Białostockiej, ale również filii i innych tutaj uczelni, które były, więc miało to naprawdę też duże znaczenie i zresztą one do dzisiaj przetrwały, tak, po modernizacji funkcjonują i myślę, że jeszcze przez wiele lat będą służyć. Zgodzi się pan z taką opinią, że dożynki zmieniły oblicze Białegostoku, tchnęły nowe życie i no, dynamiczniej zaczął się rozwijać sam Białystok. To znaczy na pewno miały takie znaczenie. Tutaj chyba jeszcze też potrzeba by było troszeczkę badań, tak, żeby to zjawisko... Ale w świadomości nawet społecznej świadomości i to wydarzenie, czyli owe dożynki jednak jest, są. Jest, szczególnie w tym starszym pokoleniu, więc trzeba też to cały czas też przypominać. Natomiast pewnie też ważne było to, że powstawały później nowe zakłady. No bo nie skończyły się te inwestycje na tych obiektach, które powstały wówczas, ale zaczęto inwestować w nowe zakłady. Przypomnijmy, Agnella, Nowa Biruna i kolejne mebli. Tak, no ale i znaczący strategicznie zakład to jest Biazet, gdzie przecież był taki okres, taki czas, że produkowano jedno z najnowocześniejszych kolorowych telewizorów. Oprócz tego, że telewizory, no to też i wytwarzał pewne elementy dla wojska, więc tutaj te i pieniądze tutaj też szły. I nie tylko w Białymstoku, bo trafiły również do Łomży, trafiły do Suwałk, bo też powstawały tam duże obiekty przemysłowe. Tak, ja myślę, że to warto by było też, jeżeli chodzi już, bo jest to już okres miniony, jest pewien dystans już, tak, bo jednak pół wieku przy tych dzisiaj dynamicznie zmieniających się czasach jest to już taki okres, że może warto by było kiedyś, bo w 2010 roku tak powstała taka mini monografia województwa białostockiego. Może warto by było też pomyśleć o tym, żeby też te czasy zbadać, żeby może, bo przecież i narosły mity, tak, jest sporo mitów, żeby się z tym zmierzyć i żeby tak naprawdę zacząć to badać, bo to już chyba jest ten czas, dlatego że czas szybko przechodzi. Ale nadal mamy te dylematy, czy rozwijać najlepsze ośrodki przemysłowe, gospodarcze, czy raczej także inwestować w peryferiach,
politycznie ten wybór do dzisiaj jest i w zależności od tego, kto jest u steru władzy, to takie mamy dominanty inwestycyjne. To, co się wydarzyło w latach 70. w Białymstoku, pokazuje, że jednak te regiony peryferyjne od czasu do czasu muszą być jednak zasilane pieniędzmi zewnętrznymi po to, żeby pobudzić i przyspieszyć rozwój. Ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to prowadzenie zrównoważonej polityki, tak, bo to jest ważne. Zresztą to w dzisiejszym widzimy również, że region tutaj też się zmienia, bo jednak przez ostatnie lata też zainwestowano tutaj sporo pieniędzy, bo widzimy, tak powstała chociażby ósemka, o której mówiliśmy, bardzo wygodna. Dzisiaj inwestuje się w kolej, będzie szybka kolej, która też umożliwi bardzo szybkie połączenie. Może przyniesie też i dodatkowe środki inwestycyjne. I na nowe pewno, pieniądze, no, nowe tak, zakłady, nowe miejsca i pracy. I na pewno widzimy, jak bardzo też zmienił się Białystok, zmienia się region. Pewnie z czasem też do dziś trwają przecież dyskusje cały czas o lotnisku. Też może kiedyś z czasem coś będzie, tak, w jakimś innym kształcie niż teraz. Więc myślę, że zrównoważona polityka jest niezwykle ważna, ale to chyba trzeba podkreślić, że region jednak nie został teraz zapomniany, że jednak tutaj też sporo dobrych rzeczy się dzieje. A swoistym spadkiem po owych dożynkach, po owych wydarzeniach lat 50. jest jednak nadal sektor rolnictwa w województwie podlęskim, bo przecież jak popatrzymy na to, co funkcjonuje w naszym regionie, to największe spółdzielnie mleczarskie są właśnie na Podlasiu. Nie, no to chyba spełniły się ówczesne plany i rzeczywiście dzisiaj pewnie Mlekowita, tak, Mlekpol, Piątnica. To są potężne instytucje, znane tylko przecież nie tylko w Polsce, ale w Europie. I myślę, że to rolnictwo, szczególnie ten sektor, stoi na dobrym, wysokim poziomie i że na pewno tutaj rolnicy, którzy tutaj prowadzą swoje specjalistyczne gospodarstwa, pewnie nie mają kompleksów w stosunku też do innych regionów w Polsce, czy też chociażby do Europy, tak, że jesteśmy na tym wysokim poziomie. Oczywiście są też kolejne wyzwania pewnie, jak to wszystko temat, przyszło. Nie, to oczywiście... Panie doktorze, na inną audycję. To już na inną audycję, tak. Natomiast tutaj pewnie widzimy, że czasami historia też przenika się z teraźniejszością, że ma też duży wpływ na to, jak później to wszystko się dzieje na danym obszarze. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o dożynkach, które miały miejsce w Białymstoku 50 lat temu. Naszym gościem był dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Marek Kietliński. Audycje będą dostępne w internecie. Dziś to wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.